Wiem, nie wszyscy chcą słuchać ogólnie tematu GMAXów gdziekolwiek na chwilę obecną po tym, co się działo w ostatnim tygodniu. Jednak nie możemy tego odrzucić tak od bezpodstawnie, bo jednak Niantic nam to pokazało i teraz będzie kolejny Gengar w następnym tygodniu. Więc tutaj musimy się zmierzyć z tym, co Niantic nam zafundowało. Ale na szczęście po tym feedbacku, który na im zaserwowaliśmy, nie tylko, że tak powiem wy, ale również i my bezpośrednio, nawet odezwała się... Właśnie w tej dyskusji naszej, youtuberowej, osoba, która została wycofana od tutaj całej działalności wokół społeczności, która wcześniej żyła tym. Także tutaj Neantik się powoli przełamuje, ale nie wróżyłbym tak naprawdę wielkich tutaj czarów. Że Neantik się odmienił, nie. Tylko po prostu została przełamana bariera, która tak naprawdę pokazała, że Neantik nie do końca robi tak, jak powinien. Jeśli chodzi o instrukcje dla graczy, Poprzez okres, gdzie nas nauczyli, że w naszej Wigrze tak naprawdę wszystko polega na podkręcaniu i klikaniu na pałę. Ale oczywiście to już omówiliśmy w poprzednim odcinku. Dzisiaj pomówmy o tym, jak to zmienić. Ale dzisiaj pomówmy o tym, jak to my możemy naprawić, mimo że Niantic zrobi to, co musi zrobić. Czyli troszeczkę polepszy rozgrywkę, ale jej nie, nie naprawi. Co oczywiście w tej chwili to zrobił, bo Gengar ma być troszeczkę łatwiejszy. Ma być większy catch rate, bo wiele osób mimo że dał radę pokonać powiedzmy pokemony tych te, te Gmaxy, to i tak było im ciężko przy 10 pokebolach z jego je złapać. Więc to nie było też łatwe, więc zwiększają catch rate dla ich łapania. Oraz ostatni 25 tysięcy Dasta za pokonanie takiego rajdu Gmax. Max. Jest to Poniekąd pewien sposób ekwiwalent tego, ile wydajemy na parapowanie Pokémona, ale nie całość, bo to by nie miało sensu. Więc musimy się tu liczyć z tym, że sam feature, jakim jest GMAX Battles, to jest nic innego jak to, co było do tej pory we wszystkich grach i formalnie w naszej grze od ostatnich 8 lat. Bo zwróćcie uwagę, rok faktycznie 2016 był takim, gdzie farmiliśmy Drowsy. Żeby mieć na chybną, farmiliśmy Charizardy, Venusaury i tak dalej, tak dalej, nawet ma Po to, żeby później zdobyć kolejnego Pokémona, który jest silniejszy od nich. Tyranitar. Oczywiście mieliśmy wcześniej kontry typu Ambreon, ale tutaj lepszym będzie mocowo Tyranitar. Później otrzymaliśmy legendarne pokemony, które są o wiele lepsze od tamtych Więc summa summarum, wciąż cały czas Perapujemy pokemony, które pokonują lepsze od siebie Żeby zdobyć je i później je dalej używać Tak jest też i w tym przypadku, tylko jest jeden problem malutki Aż jakbym nawet giganta maxowy Tutaj mamy sytuację, kiedy Pokonywaliśmy to, zdobywaliśmy Pokémony przez rok I to oczywiście mówiłem w tym odcinku Później kolejny rok Legendarne Pokemony, czy nawet tam krócej troszeczkę, ale kolejny rok, legendarne Pokemony. Zawsze było duży, duża przesyń czasu, jeśli chodzi o przygotowanie się do tego. Teraz Teraz było tak, że zaprezentowali nam Dynamax Pokemony, i kilka miesięcy później mamy walczyć z Potężnymi bestiami, które tak naprawdę całkowicie oddzielane są od samych zwykłych rajdów, bo sama mechanika nam została zaprezentowana tylko poprzez to, że trzeba parapować te ataki i nic więcej. Nie było instrukcji ku temu, żeby nam tak naprawdę pokazać, że to jest bardzo ważne. Także nagrody wydają się fair. Jednakże jak pokonać w tej chwili nowego przeciwnika, jaki będzie? Przede wszystkim na chwilę obecną na rajdach tieru pierwszego mamy Gastiego. Można pofarmić, ale nie jest to wymagane, bo oczywiście musimy się podzielić na grupy, bo zawsze gramy w teamie czterech. To że rzeczywiście będziemy grać w, ludzi, w liczbie powiedzmy graczy 20, 30, to zawsze będzie to podział na cztery. W każdym teamie musi być ktoś, kto pomaga, i ten ktoś, kto walczy. I nie zawsze musicie być skoordynowani. Ale najlepiej, żebyście mieli komunikację. Zwracajcie tego, że tutaj Najantik zmusiło nas poniekąd do tego, żeby być, mieć czynny udział w m, tych walkach, będąc in person, bo to jest bardzo ważne. W momencie, kiedy m, grasz nawet zdalnie, jeśli Najantik by kiedykolwiek na to zezwolił, to tutaj musiało być faktycznie komunikacja, TeamSpeak, Discord i te sprawy, bo w takim momencie. Rozmowa między graczami jest bardzo ważna, gdzie jedna grupa lub jeden człowiek lub dwójka osób będzie tu i leczyć, lub odporność wzwiększać pokémona, a reszta będzie atakowała. Ale oczywiście zacznijmy od bardzo ważnej kwestii. To, co mnóstwo osób się boi, Stardust. Stardust od zawsze był takim surowcem, którego nie da się zastąpić i ciężko jego zdobyć. Mimo, że bardzo fajnie się to parapuje i zgarnia ten yy, Stardust poprzez walki na PvP, ale nie wszyscy te PvP lubią. Ale są gracze, którzy oczywiście magazynują 40 milionów, 50 milionów Stardusta i nigdy nie parapują. Tak jest, do Was mówię. A teraz przydałoby się, żebyście to zmienili. Nie będę Was zmuszał, ale zachęca. Jeśli chcecie się dalej bawić, dobrze w tej grze. Jednak nie zachęcę Was do perapowania pokemona, którego obecnie macie w ilości 6 sztuk i to setek samych, upowanych na level 50, tylko zdobyć nowego Pokémona, gastiego, wyevaluować go na Gengara i go upować maksymalnie do levela 35-40. Ale najważniejszą kwestią jest, żebyście tutaj upowali ataki, bo same ataki mają większą moc niż perap na level 50 pokemona i tutaj będę posiłkował się instrukcjami, a bardziej tutaj danymi, które pokazał nam w bardzo łatwy sposób e, Trainer Tips Nick. Nick z trainer kanału Trainer Tips. Czyli ten popularny YouTuber od zawsze był uznawany za najlepszego tutaj e, twórcę poradników do Pokémon Go. I to oczywiście, pokażę wam na e, grafikach, które oczywiście on pokazał. Max Attack Power na każdym poziomie zwiększa nam wartość obrażeń. Na konkretną wartość. Jednak jeśli chodzi o GMAX attack power, jest to zwiększenie. O 100 do konkretnych, właśnie, leweli, więc tutaj Gmax ma o wiele większą moc, ale my na chwilę obecną chcemy pokonać i zdobyć pierwszego. Te wartości pokazują nam formalnie, że level pierwszy Gmax jest na równi wartości levela trzeciego pokonana na Dynamaxie. Więc im tak naprawdę szybciej bezparapujemy nasz atak na level trzeci na pokonaniem Dynamax, tym będziemy mogli tak naprawdę dorównać samej mocy pokłonowi, który tak naprawdę stoi przed nami i chce nas rozwalić. Także tutaj pomyślcie o tym, żeby zrobić w teamach przede wszystkim team leczący dwóch graczy i, i team atakujący. Jednak, oczywiście, jest to bardzo duży wydatek samych MP, które generujemy i jest to ograniczona ilość. Pamiętajcie jednak, że nie każdy gracz musi mieć wszystko. Więc w momencie, kiedy macie zmierzyć się z obecnie nowym Pokemonem Giganta Max, jakim jest Gengar, jest mega fajny i na pewno będzie wiele osób, które będzie chciał go mieć, ale skupcie się na tym, żeby na sam początek gracze, którzy mają potężne IV na Pokemonach, czyli tam wiecie, 15, 15, 15, żeby oni skupili się na tym, żeby ich atak był je na najwyższym poziomie. I powiedzmy dwóch graczy, trzech graczy, żeby tak zrobiło. Jeden gracz lub dwóch żeby to nie skupiło się na leczeniu Bo z tego co widziałem od y, materiałów Które były publikowane na internecie Od graczy, którym się udało Pokonać nawet Charizarda Giganta Max W ilości 8 graczy Właśnie podzielili się na leczących Nie na defensywnych, którzy zmniejszają obrażenia Ale na leczących oraz atakujących I oczywiście Team 4 Na dwa razy Dwóch graczy atakujących, dwóch leczących Dwóch atakujących i dwóch leczących tak, żeby ich Pokemony, te potężne Jak najdłużej utrzymały się Na, na walce Jednakże raz na jakiś czas jest informacja Od Pokemona, z którym walczymy Że nadciąga Naprawdę potężny atak I przy Gengarze jest tutaj bardzo Ciężko, tak naprawdę się tutaj mm, Wobec tego obronić Bo ten atak jest W 100% uderzalny Nie da się tutaj zmniejszyć obrażeń Więc w takim momencie najlepiej Upewnić się, że każdy z naszych pokemonów ma potężne zapasy HP Bo taki atak atakuje wszystkie pokemony Jednak jeśli chodzi o sytuację, kiedy mamy takie normalne ataki Czyli bez tego komunikatu To każdy atak jest skupiany na pokemonie powiedzmy, który użył wcześniej tarczy Jeśli użył tarczy To powiedzmy ma trzy tarcze i te trzy tarcze oczywiście otrzymują obrażenia na jednego pokemona Gdzie każdy i pozostałe pokemony są ochronione Właśnie przez defensywne y, sfery tego pokemona Więc defensywa jest ważna, ale Na chwilę obecną tak jak mówię Gracze zauważyli, że o wiele lepiej jest leczyć Niżeli zmniejszyć obrażenia Max Guard Shield Jak widzimy to oczywiście zmniejsza obrażenia, które otrzymujemy O wartość 20 HP, 40 HP i 60 HP Dodatkowo leczenie jest to 8% 12,16, więc w momencie, kiedy mamy wartość HP, która jest też procentową wartością, a tutaj mamy o wiele więcej, bo 20% niemalże to jest no, poniekąd 1,5 paska, więc jeżeli mamy dwóch healerów, to w takim przypadku mamy i tak naprawdę 40% prawie 40% odzyskanych HP, co jest to naprawdę bardzo dużo wartości, to jest prawie połowa HP. Wiem, że troszkę nadginam te wartości, ale zwróć uwagę. Leczysz dwoma graczami i pół HP ci wraca. Niemalże. Także to jest bardzo, bardzo tu i kluczowe, żeby tu i zrozumieć, że jednak obecnie leczenie jest ważniejsze niż zmniejszenie obrażeń, które otrzymujemy od Pokemona. Także jak przy Max Shieldzie, Pokémon, który ma te tarcze, które pozyskuje, żeby zablokować ataki nadchodzące, to on przyjmuje wszystkie obrażenia na siebie, gdzie pozostałe pokłony nie przyjmują obrażeń wcale. Wszystkie pokłony otrzymują obrażenia w momencie. Kiedy przychodzi potężny atak i jest tu i komunikat. I przed nim przy Gengarze prawdopodobnie nie będzie można uciec i będzie ciężko tutaj go pokonać. Tak dlatego oczywiście, mimo że przy ośmiu graczach będzie prawdopodobnie można go pokonać, ale mocno sparabowane, więc i przygotujmy się na co najmniej cztery teamy lub trzy teamy, bezpiecznie, trzy teamy właśnie w takiej hierarchii, czyli dwóch leczących i dwóch atakujących Bo pamiętajcie, oczywiście czas tu nie gra roli. Bo czasu mamy bez liku, tylko ważne, żebyśmy go pokonali i żebyśmy tak naprawdę mieli pokemony, które żyją. Kolejna kwestia, mamy cztery ataki, ale w grze jest piąty. W momencie, kiedy mamy słabsze pokémony, jeden gracz, no nie, nie zmusisz każdego, żeby mieć potężne pokémony. W momencie, kiedy padniecie, nie uciekajcie z rozrywki. Mamy taki przycisk jak cheer. To samo było w oryginalnej serii gier, gdzie ten element, ten przycisk, ten charge atak daje boost do wygranej. Także tutaj oczywiście ten atak, ten cheer pomaga twojemu teamowi wygrać, ale on pomaga nawet przez to, że stoicie obok całej twojej ekipy i że ty klikasz, a nie siedzisz, ej przegrałem, nawet tutaj mentalnie widzicie, że ty klikasz coś i to działa, nawet jeżeli to jest placebo, to działa na graczy, którzy oczywiście stoją około ciebie i nawet jeżeli ten przycisk działa, pomaga w jednym to działa. To jest bardzo ważne dla pozostałej trójki, która gra dalej. Na samej górze podczas walki macie indykator i widzicie tam na samym szczycie jakie pokemony leczą lub też atakują. W takim momencie też możecie wybrać, jaką Wy pozycję wybierzecie. Czy wybierzecie defensywę, czy wybierzecie leczenie, czy też atakowanie. Te ikony u góry pokazują Wam wszystko, co potrzebujecie wiedzieć na chwilę obecną. Jeśli nawet jeśli macie słabe pokemony, to zwróćcie uwagę, że jeżeli macie sobie obrażenia, to nie odpuszczajcie, tylko wybierzcie leczenie. Jeśli macie odbicowanie na pierwszym poziomie, to zawsze to leczenie daje większe HP, bo wasze obrażenia będą małe, ale leczenie zawsze pomaga tym, którzy atakują i mają potężne statystyki. Czego na samym początku wspomniałem o tym, że nie warto parapować pokonów na level 50, bo w momencie, kiedy mamy level 40 i parapujemy pokonów do level 50, to nieważne o IV, ale zawsze on zyskuje około 6% ataku, mimo że jest to potężna dawka. Cukierków, XL i tak dalej. Zyskujemy 6% ataku. Gdzie w momencie, kiedy zwiększamy level ataku z dwójki na trójkę, to ten skok daje nam ponad 12% obrażeń. Więc sam power Up 1, który kosztuje co najmniej chyba kilka razy mniej jeżeli Up na level 50, jest mocniejszy, prawie dwukrotnie od tego Pokemona, który został sparowany na level 50. Więc o wiele bardziej sugeruje się odblokować atak, który jest tańszy. Niżeli para powiedz na level 50 I jako, że będę na tym evencie W tej chwili przygotuję przynajmniej po części swój team, który mogę zrealizować Pod właśnie tego Gengara Przede wszystkim ja troszkę walczę To nie jest tak, że u mnie odcinki się nie pojawiają, to ja sobie nie gram Tylko ja sporo gram Dynamax Jak widzicie mam 51 sztuk I całkiem fajne sztuki tu tutaj wygarnąłem W tym przypadku mimo, że XXS, ale Trafiłem na taką fajną sztukę i tego oczywiście Pokémona będę power upował, bo przede wszystkim ważne jest to, żeby zrobić perap Candy, no nie będę go tra tradował, jak mamy takie fajne IV. Ale nad Gengara. W tej chwili u niego jest bardzo ważne, żeby właśnie odblokować atak. Z tego co pamiętam, odblokowałem na nim pierwszy poziom i drugi. Jednakże stwierdzam, że najlepiej mieć tego z Pokemona, Pokémona, którego będę używał, żeby on był leczącym. I może być to Metagross, zarówno jak i też właśnie Gengar. Gengar będzie słabszy, ale Metagross będzie tym ciekawszym, jeśli chodzi o używanie leczenia, bo on będzie dłużej ostanie się na walce. Czemu oczywiście mówimy o Metagrossie, jak i też o Gengarze? Gengar oczywiście jest to naturalna, naturalna, naturalny przeciwnik swojego, oczywiście, przeciwnika na rajdzie, jednakże Metagross ma atak typ psychiczny. Wiem, obrażenia otrzymuje od typu mrocznego, jak i też od typu duchowego, ale sam Pokémon. Ma Gengar typ e, trujący, który jest podatny na ataki psychiczne, więc wobec tego Full atak do typu psychicznego będzie skuteczny od Natagrossa. I to oczywiście u niego Max Darkness mam odblokowany. Jak widzicie, Darkness polega na ataku pierwszym, Sucker Punch. Jednak, oczywiście, jeżeli zmienimy na atak Sucker Punch, na jakiś duchowy, mamy Max Phantasm. W momencie kiedy mówimy o pokémonie, który jest typu Dynamax Jego atak szybki zmienia typ ataku charge pokémona jeżeli on z Dynamaxuje Oczywiście o tym mówiłem ostatnio, że Zoid Dots nie zmieniła ataku na swoim Blastoise Co oczywiście było kluczowe przy tych raidach i mogło o wiele mocniej, bardziej Wygrać taki, taki raid Oczywiście w tej chwili jak to zmaksowałem To przydałoby się zrobić jeszcze jeden, ale tutaj XL Candy brakuje troszeczkę Cztery Candy były i tutaj ten Pokémon będzie właśnie mi służył do atakowania. 8000 dasta, ale mamy Dej Gengara. Bardzo fajnie jest zbudowany. I oczywiście on będzie tym atakującym. Jednakże kolejna sprawa jest bardzo ważna. Że o ile nie potrzebujesz, nie jesteś na pozycji, kiedy Twoje Pokémony muszą być najlepsze, muszą mieć najlepsze IV, i tylko takie byś parapował, to ja cię nie będę zmuszał do tego, żebyś je parapował, żeby tego Pokémona zdobyć. Ale tak jak wspomniałem wcześniej. To, o czym zapomniałem powiedzieć, to jest najważniejsze dla graczy, którzy są każualami, czyli grają od czasu do czasu. Ważne jest to, żebyś działał jako leczący. Nie musisz mieć super Pokémonów, możesz mieć 10-10, 10 ale spróbuj sparapować właśnie atak leczący, żeby wspierać twój team właśnie tym atakiem. Wysyłam paczkę do PSA. Przyjazd kurier troszkę mnie e, zniszczył, jeśli chodzi o ten wątek, który poruszałem, ale są że oczywiście cały temat, który miałem poruszyć już wyczerpałem. Mam nadzieję, że niczego nie zapomnę. Jeżeli coś zapomniałem, to oczywiście napiszę to w komentarzu. W pierwszej oczywiście linijce, tylko zobaczycie w ten odcinek. Ale pokrótce. Nie parapujcie na maksa pokemonów. Nie uciekajcie z walki, jeśli padną wasze, wasze pokemony wszystkie. Starajcie się zgarnąć co najmniej 12 osób i skupcie się na tym, żeby podzielić sobie grupę naleczących i na tych atakujących. Jeśli macie więcej pokłonów, które atakują, to zróbcie tak, żeby w jednym teamie przypuśćmy jakiś gracz, który jest, ma, ma duże zasoby, żeby on oblokował więcej ataków, żeby mógł te tak naprawdę działać zarówno jak i atakujący, jak i też leczący. Także tutaj to, w jaki sposób się komunikujecie, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim, zależy od Waszego zwycięstwa. W tym odcinku to było ma tyle. Mam nadzieję, że Wam oczywiście tutaj wszystko wyjaśniłem, pomogłem i przygotujemy się w tej chwili idealnie. Pamiętajcie również to, że tutaj nie ma efektu FOMO, bo same oczywiście Pokémony na chwilę obecną jest to tylko dodatek do gry, a one do niczego nie służą prócz tego, żeby dalej walczyć i zdobywać Pokémony w wersji Shiny. Bo mnóstwo osób nawet nie potrzebuje tych gigantama form, ale są fajne w wersji Shiny. Ale jeśli miałbym tutaj dodać coś, co by wzbogaciło samą rozgrywkę dla tych, którzy mają daleko gdzieś samo wykorzystywanie Pokémona, to Posiadanie ich na buddy wersji Giganta Max na pewno by tutaj dało lepsze możliwości do chwalenia się, że dało się radę. Okej, okay, w tym odcinku to ma tyle. Dzięki za każdy like, subskrypcję, dzwoneczek i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Hej!